Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Skupieńska i na tym kanale podrzucam ciekawe, praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia własnego biznesu, przeważnie sklepów internetowych, ale nie tylko. Dzisiaj pytanie od jednej z moich czytelniczek bloga To się opłaca. Ile towaru zamówić? Na początek to pytanie się bardzo często pojawia. Pytacie mnie często właśnie o to, jak mamy pierwszy sklep internetowy, mamy początkujący sklep, zaczynamy dopiero sprzedawać, no to ile tego towaru zamówić? Ile sztuk towaru zamówić na początek? No i mam tutaj taką odpowiedź, ulubioną odpowiedź wszystkich prawników. To zależy. Zależy od czego? Pierwsze zależy od tego, w jakiej działamy branży. Czyli to znaczy, czy w naszej branży i w naszym asortymencie będą rzeczy, które ludzie kupują pojedynczo, czy kupują w jakichś większych ilościach. Bo tak, jeżeli kupują pojedynczo, tak jak ja mam sklep z akcesoriami dla domowego barmana i mam na przykład zestawy barmańskie, albo, nie wiem, shakery, miarki i tak dalej, no to wiadomo, że jakby jest Ci potrzebna tylko jedna miarka i jeden shaker w domu i jak kupujesz zestaw barmański na prezent, no to raczej kupujesz jeden zestaw barmański i nie jest potrzeba, żeby kupować tego więcej. Ale na przykład możesz mieć taką branżę, że nie ma sensu sprzedawać po jednej sztuce, bo człowiek za jednym razem kupuje tego więcej. Na przykład, jeżeli sprzedawałbyś żarówki, no to raczej nikt nie kupi w internecie jednej żarówki, no bo to niespecjalnie się opłaca. Mam takiego czytelnika Pawła, który sprzedaje gałki do mebli. Sklep regałka.pl, być może znajdziecie tam coś dla siebie. No i w regałce Paweł mi napisał kiedyś, że u niego to się w ogóle nie sprawdziło, zamawianie na przykład po 3 sztuki danego produktu, dlatego że no, to jest w sumie oczywiste. Jeżeli robisz remont kuchni i na przykład wymieniasz sobie gałki w szafkach i w szufladach w kuchni, no to 3 sztuki to będzie za mało. Musisz tych gałek kupić za jednym razem pewnie kilka lub kilkanaście. Dlatego w takich branżach, gdzie wiesz, że klienci będą kupowali naraz więcej sztuk, no to musisz tych sztuk kupić więcej. Więc to zależy od branży, po pierwsze. To zależy od tego, jaki masz ten towar, czy on ma datę ważności. Jeżeli towar Twój ma datę ważności, no to zwróć uwagę na to, żeby nie kupować tego za dużo na początek, bo być może to Ci się nie sprzeda i to Ci się zwyczajnie zmarnuje i będzie trzeba to wyrzucić albo potem sprzedać jako outlet tuż przed ukończeniem daty ważności, ten miesiąc przed, czy 2 miesiące przed, właśnie z zaznaczeniem, że sprzedajesz to taniej, bo kończy się data ważności. No nie jest to szczęśliwa sytuacja dla nikogo, więc jeżeli masz takie rzeczy z datą ważności, też trzeba to sobie rozważyć, żeby tego nie kupować za dużo. To zależy jeszcze od czego? Od tego, jakie jest minimum logistyczne w hurtowni albo u producenta, od którego kupujesz. Hurtownicy, producenci mają różnie podchodzą do tego tak zwanego minimum logistycznego. Niektórzy ustalają na przykład liczbę sztuk, powiedzmy mają coś pakowane w kartony po 6 sztuk i nie sprzedadzą Ci mniej naraz, więc musisz kupić 6, a inni nie mają pakowane jakichś produktów w kartony po ileś sztuk i możesz kupić jedną, ale na przykład mają minimum, jeżeli chodzi o kwotę łączną zamówienia, czyli na przykład możesz zamówić minimum za 2000 zł, a za mniej to Ci po prostu nie sprzedadzą albo sprzedadzą Ci po cenach detalicznych. Także to też zależy od minimum logistycznego. Czasami się zdarza w ogóle, że ktoś ma, jakiś producent albo hurtownik ma minimum logistyczne kwotowe, ale ma też, powiedzmy, dla jednego produktu możesz zamówić minimalnie 6, dla drugiego minimalnie 1, a trzeci jest z kolei pakowany w paczki po 10 i musisz zamówić 10, więc to też zależy od tego, jakie są warunki u tego producenta. Od czego jeszcze to zależy, ile zamówisz towaru na początek? No od tego, ile ten towar kosztuje, jakie są Twoje możliwości. Bo jeżeli masz w sklepie produkty, które jednostkowo kosztują parę złotych, no to wiadomo, że możesz kupić ich więcej, bo nie będzie Cię to tak aż po kieszeni mocno uderzać. No ale jeżeli sprzedajesz coś drogiego, na przykład jednostkowe ceny masz 300 zł, 500 zł, no to też wiadomo, że jednego produktu kupisz 3 sztuki za 500 zł, drugiego 3 sztuki za 500 zł i to już jest spora inwestycja. Także to też zależy od Twoich możliwości finansowych i od tego, ile kosztuje jedna sztuka towaru. I powiem Ci, jak ja do tego podchodzę, jak my zamawiamy u nas w sklepie, ile zamawiamy sztuk na początek. Jeżeli sprowadzamy coś, co jest dla nas zupełnie nową kategorią, nigdy tego nie sprzedawaliśmy. Teraz taki przykład, sprowadziliśmy do naszego sklepu muszki dla barmanów, takie zrobione z drewna. Świetny produkt, naprawdę bardzo to fajnie wygląda, tak designersko, potem muszki są tak wycinane i tam na przykład jakieś tam wzorki, jakieś tam pizza dla miłośników, wina dla jakichś tam szachistów, jakieś tam wzorki takie na tych muszkach, ale nigdy nie mieliśmy w sklepie muszek i nigdy nie mieliśmy w sklepie żadnej odzieży dla barmanów, ani żadnych gadżetów takich do ubioru dla barmanów. Teraz mamy właśnie muszki, mamy takie do opaski, do koszuli, mamy szelki, więc trochę tych rzeczy mamy, ale nie wiemy, czy to się będzie sprzedawać.
sprzedawać. No bo mamy tak naprawdę akcesoria dla barmanów, do robienia drinków, a nie ubiór, nie odzież, więc zamówiliśmy po 3 sztuki. Jeżeli zamawiamy coś, co jest ze znanej nam kategorii i wiemy, że to już się sprzedaje, czyli na przykład szklanki i dodatkowo nie ma daty ważności, to trochę tak mniej ostrożnie do tego podchodzimy i wiadomo, że tak szklanek, no to można zamówić więcej, więc przeważnie zamawiamy po 10 sztuk, żeby no tak też sprawdzić, jak to wygląda. Jedną sobie zawsze zamawiamy do domu, sprawdzamy, co to jest za produkt, robimy czasami zdjęcia, no to zostaje nam w sklepie 9. No ale to też zależy od ceny, bo znowu, jeżeli to jest coś ze znanej nam kategorii, czyli na przykład zestaw barmański, ale jakiś bardzo luksusowy zestaw barmański, który kosztuje tam 400 na przykład, czy tam 350, mamy taki zestaw, no to też zamówiliśmy go po 3 sztuki, no bo też nie wiemy, czy ludzie będą to kupować. Więc generalnie na wyczucie. Patrzymy, ile, jak nam się wydaje, czy nam się to sprzeda, czy nam się to nie sprzeda. Zwykle zamawiamy po, no, 5 sztuk to jest takie minimum, chyba że to się, tak jak mówię, ze zupełnie nowej kategorii, no to 3, ale to też tych akurat muszek mamy kilka różnych rodzajów, więc mamy 3 takie, 3 takie, 3 inne, tam chyba 5 różnych modeli. Także mało, naprawdę mało. Nie zamawiamy jakoś bardzo dużo tego wszystkiego, ale to tak jak mówię, bardzo zależy od tego, w jakiej branży ty działasz, co się u ciebie może sprawdzić, czy ludzie kupują naraz więcej niż jedną sztukę, czy nie. No i przede wszystkim od twoich możliwości finansowych, przede wszystkim. Ale uważam, że nie ma co na początek dużo sztuk jednego towaru zamawiać, no bo to trzeba naprawdę sprawdzić. I mimo, że nawet jak już się ma doświadczenie, bo ja już mam doświadczenie w naszej branży, już mamy ten sklep 5 lat i wiem mniej więcej, co powinno się sprzedać, a co będzie trochę dłużej leżeć na półkach, to czasami się zdarzają niespodzianki i teraz na przykład kupiliśmy takie szpileczki, takie no, takie do szpikulce do drinków, takie z taką kuleczką na końcu, na przykład jeżeli podajesz martini powinno być z oliwką, więc możesz sobie nadziać to zamiast na wykałaczkę, to powiedzmy, no, takie wykałaczki wielorazowego użytku. No i myślałam, że to będzie jakoś tak dłużej leżeć właśnie w magazynie i nie będzie zainteresowania jakoś specjalnie wielkiego tym, no bo to taki, no, mało potrzebny gadżet mi się wydawał, ale nie, to się sprzedało bardzo szybko, mimo że zamówiliśmy 5 sztuk, to właściwie już nie mamy, bo tam w 2 tygodnie te 5 sztuk się sprzedało, a też, no, nie reklamujemy tego, po prostu to gdzieś tam sobie w sklepie jest. Także najpierw na wyczucie i bazując na tym, jakie mamy możliwości, a potem już z doświadczeniem. Ale też nigdy nie zamawiać na początek dużo, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Jeżeli nie ma takiej możliwości i trzeba zamówić dużo, no to tutaj już jest ryzyko, które musimy podjąć i trzeba wkalkulować. To była odpowiedź na pytanie jednej z czytelniczek. Jeżeli ty masz do mnie jakieś pytanie i chcesz, żebym jakiś temat poruszyła, coś cię interesuje, coś i nie możesz znaleźć odpowiedzi na jakieś pytanie swoje o sklep albo o biznes, to daj znać w komentarzu, zostawiajcie pytania, ja na te pytania postaram się sukcesywnie odpowiadać, żeby też nie zostawić Was bez odpowiedzi. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.